Niech Państwa te 3 złote nie dziwią, tu jest Wielkopolska, tu się każdą złotówkę liczy i każdą wydaje rozumnie. A przed Państwem na estradzie zespół Mini Bazar, Łobrzenica. Są nauczycielami w szkole specjalnej, grają tam, gdzie chcą ich słuchać. Występują w Polsce i już koncertowali w NRD. Coś się zdarzy, co zdarzyć ma, w którą stronę skieruje los. Co nas spotka za chwilę, kogo poznam już dziś. Chcę też wiedzieć, co jutro zdarzy się. W nowy dzień. Co wydarzy się jutro. W nowy dzień. Chcę też wiedzieć, co zdarzy się już za dzień, za 2 lub 3. Umieć czytać spojrzenia Twe, a w nich swoją szansę znać. Co nas spotka za chwilę, kogo poznam już dziś. Chcę też wiedzieć, co jutro zdarzy się. W nowy dzień. Co wydarzy się jutro. W nowy dzień. Co wydarzy się jutro. I z Ogrowca do Warszawy. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, stan zbiórki w tej chwili na szkołę podstawową numer 4 w Lubartowie 14 996 222 zł. Tam też się liczy co do złotówki. I w Wągrowcu 9 milionów na przedszkole, 9 461 963 zł. Jak Państwo pamiętają, przeliczamy to w stosunku na jednego mieszkańca miasta, a więc te dane jeszcze o niczym nie świadczą. Świadczą jedynie o społecznej ofiarności, dlatego że są to dary indywidualne i dary zakładów pracy w obu miastach. Proszę Państwa, my będziemy się spotykali ponownie o godzinie 13 i oceniać będziemy inicjatywy społeczno-gospodarcze w obu miastach, umiejętność radzenia sobie z problemami, a ponieważ w tej rundzie rozpoczynał wszystkie wejścia Lubartów, on też tę rundę zakończy. Halo Andrzej Kwiatkowski, halo Lubartów. W Lubartowie przed Państwem zespół Lubarton. Przyjedź, zobacz miasto małe, lecz wspaniałe, Lubartów, Lubartów. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, kończymy pierwszą rundę. Przystanie 1-0 dla Wągrowca po zwycięstwie w konkurencji potyczek rodzinnych. I rozpoczynamy głosowanie Państwa na oba miasta. Numer telefonu 20 02 21. Proszę, aby Panie odłożyły słuchawki już normalnie na widełki. Mogą Państwo do nas telefonować, wyrażając swoją sympatię dla jednego bądź dla drugiego miasta. My spotykamy się ponownie o godzinie 13. Do zobaczenia.
Czasy okupacji były dla mieszkańców Lubartowa równie brutalne, bezwzględne i krwawe jak dla wszystkich Polaków. W czasach okupacji, obok Kraśnika i Ostrowa, Lubartów to miejscowość znaczona na partyzanckiej mapie Lubelszczyzny jako oaza dla chorych, rannych i spragnionych. Z owymi czasami związały swe istnienie siostry. Irena i Ewa Tomasiakówny były prostymi, skromnymi dziewczynami. Ewa rozpoczęła pracę w spółdzielni z Połem, Irena w szpitalu miejskim. Kilka odnalezionych zdjęć z młodzieńczych lat. Na postępowanie hitlerowców patrioci Lubelszczyzny mają jedną odpowiedź – walkę. Kiedy w roku 1942 powstają na Lubelszczyźnie pierwsze oddziały partyzanckie, siostry Tomasiakówny z całym poświęceniem podejmują działalność w ruchu oporu. Zamek Lubelski, jedna z wielu hitlerowskich katowni. Tutaj, już prawie u progu wolności tej ziemi, znalazły się Irena i Ewa. Stąd więzienną pocztą wysłały kilka ostatnich listów. Mateńko, pamiętaj o tym, że nie wolno nam płakać ani rozpaczać. Musisz być silna i znieść to wszystko, aby kiedyś móc powtórzyć. A ty kiedyś będziesz z nas dumna, prawda? Już możesz nią być. Nam nie zabraknie odwagi na pewno. Pa, Mateńko. Ewa. Lubartów. Kilkutysięczne powiatowe miasteczko leżące nad Wieprzem. Lata powojenne to okres przeobrażeń Lubartowa. Miasto szybko przekształca się w ośrodek życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Następuje rozwój budownictwa mieszkaniowego, szkolnictwa, placówek kultury. Nowe zakłady przemysłowe, z których najbardziej znana w kraju i za granicą jest lubartowska Unitra. Przyszłość Unitry to systemy mikrokomputerowe i technika światłowodowa. Lubartowska karbarnia oddana do eksploatacji w 1975 roku. Jedna z najnowocześniejszych w Polsce. 2760 tysięcy metrów kwadratowych skór rocznie o wartości ponad 3 miliardów złotych. Około 45% produkcji eksportuje do drugiego obszaru płatniczego. Huta Szkła to jeden z najstarszych zakładów przemysłowych miasta. Po odbudowie i modernizacji wyspecjalizował się w produkcji kryształów i wkładów do termosów. Te wyroby zdobyły wysoką renomę na rynkach światowych. I choć powodów do dumy z rozwoju miasta, jego nowoczesności jest wiele, to starego Lubartowa z jego domami, rynkiem, swoistym urokiem chyba trochę żal. Na łące przeżywają miodowe miesiące. Ona go pieśni, na czułości, nie było wrażeń z tej dzikiej namiętności. On leży spokojnie jak dziecię i w ogóle nie myśli o świecie. Ach, Pepita, 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 tyś cholernie namiętna kobita. Ach, Pepita, 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 tobie nikt nie da rady i kwita. Ona go pieśni, pełna czułości i pełna wrażeń z tej dzikiej namiętności. A on leży spokojnie jak dziecię i
w ogóle nie myśli o świecie. I kapela grany. Idę miastem. Na wysmukłych ramionach płoną lampy skradzionych świateł gwiazd. Kanałami ulic płynie rzeka lat. Szlifuje kręgi bruków, kruszy elewacje, butnych firlejów, dumnych sanguszków. Co bastionami murów krzyczą o istnieniu. Idę. Tu szkoła zapachem świeżych tynków strzeże ciszy nocnej. A obok chybocze cień Wojciecha Skalisza i srebrną brodą przeciera oczy szyb. A tutaj równiutkie laski płotu zaciągnęły wartę koło domu, gdzie Klemens Junosza rzeźbił w słowie uczucia wtopione w lubartowskie ulice. Wiersz Jana Longina o konia recytowała Małgorzata Samolej. Proszę Państwa, ja już jestem na placu przed pałacem i przyglądamy się, jak władza trenuje rzucanie piłek, a widzą Państwo pod okiem właściciela niegdyś zamku, księcia Sanguszki i pod kontrolą byłego wojewody lubelskiego Firleja. Trenują również strażacy. Panie naczelniku, jeśli można Pana na chwileczkę do mnie, dobrze? A w tym czasie ja Państwu pokażę, to jest cegiełka, jaką jutro, mam nadzieję, mieszkańcy miasta wykupią w całości. Cegiełka na Społeczny Komitet Budowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubartowie. Naczelnik miasta Lesław Falandysz, panie naczelniku, można wygrać, można przegrać. Uważamy, że nie można przegrać. Myśmy już wygrali, podejmując decyzję startu w tego typu imprezie. Wygraliśmy z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że turniej wyzwolił mieszkańców naszego miasta szereg inicjatyw sympatycznych, cenionych głównie z zakresu estetyki, porządkowania i czynów społecznych. Po drugie, terytulniej pozwala nam zaprezentować w telewizji ogółowi widzów nasze osiągnięcia, nasze potknięcia, jak również pozwala nam powiedzieć to, że od 1945 roku zrobiliśmy tyle, ile będzie widać jutro telewizji. A po trzecie, turniej uświadomił nam wszystkim, że w sumie w Lubartowie jesteśmy jedną wielką rodziną. Tutaj pracujemy, tu mieszkamy i tutaj się bawimy. Będziemy się bawić i jutro, bez względu na pogodę. A jeśli przy okazji uda nam się zyskać trochę sympatyków i przyjaciół Lubartowa, nie tylko tych z Wągrowca, będziemy po prostu szczęśliwi. Dziękuję panu. Bawić się będziemy jutro. Dziś jeszcze ciężka praca przy treningu. Proszę państwa, państwo słuchają zespołu, który śpiewa w stylu reggae. Ja chciałbym, aby oglądając ten zespół, słuchając jego, zwrócili państwo uwagę na jeden z instrumentów. Jest to kongo. Ręcznie robione, rzeźbione, malowane tu niedaleko Lubartowa w ulicy Kraśnieńskiej. Do raju pozostałeś sam ze swymi problemami, nikt nie chce ci pomóc. I to tyle z naszego spotkania przed turniejem. Ciekawi jesteśmy, co słychać w Wągrowcu. Proszę państwa, Wągrowiec za chwilę na naszej antenie. Wielokrotnie z tego studia mówiłem o tym, że nie wynik w turnieju miast jest najważniejszy. Nie muszę tego dziś powtarzać, zrobił to za mnie naczelnik Lubartowa. Bardzo się cieszę, panie naczelniku, i na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania będę miał dla pana i dla mieszkańców Lubartowa miłą wiadomość, ale o tym za chwilę. Proszę, Wągrowiec, Pałuki, województwo pilskie. Proszę państwa, mnóstwo ludzi bierze udział w turnieju miast, mnóstwo ludzi go ogląda, ale powszechne zainteresowanie budzą tutaj dwie kury, które jutro zmierzą swoje umiejętności.
kura z Lubartowa i kura z Wągrowca były tresowane, na to, żeby je przywołać. Jak to zrobić, zobaczymy jutro. Każda z rodzin opracowała własną metodę. My z Elżbietą Świerczyńską wzięliśmy taką zwykłą kurę, taką domową kurę i poświęciliśmy jej 20 minut czułości po to, żeby również nauczyć ją przychodzenia do siebie. Elżbieta, wołasz. Chodź do mnie, malutka, chodź, śliczna jest, chodź, 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 no chodź. Chodź, kurko piękna, cip, 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 kici, 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 chodź, 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 chodź. No niestety ona nie chce do mnie przyjść. Znaczy, ta kura ma dzisiaj podobno zły biorytm, w związku z czym jej inteligencja spadła do zera, a może jeszcze trochę poniżej. Jedną z osób, które wraz z nami starały się kurę przywołać, jest pan Ludwik Neumann, którego niniejszym państwu przedstawiam. I robił to ze znawstwem. Jak się to panu udało? Przecież to nie pana główne zainteresowanie. Na pewno nie. Moje zainteresowanie zupełnie inne. Mianowicie param się śpiewaniem. Przedstawienie pana Neumanna powinnam zacząć od tej fotografii. Pierwszy chłopak w kołnierzyku słowackiego, tutaj po prawej stronie, to właśnie pan Neumann w roku 1925. Wtedy pan wstąpił do chóru i poznał pan tych, który chór przed niemal 100 laty zakładali. Tak, pierwszym prezesem tego chóru był Józef Lapis, znana zresztą osobistość naszego miasta. Warto tutaj powiedzieć, że w owych czasach śpiewanie w chórze to nie było tylko śpiewanie. Chodziło o sprawy ważniejsze. Chodziło przede wszystkim o to, żeby uczyć polskość, uczyć historii polskiej, no i budzić pieśń polską. Kultura na tych terenach, polska kultura, ma wiele setek lat. Świadczą o tym zdarzenia z przeszłości, świadczą o tym także plakaty z wydarzeń, które miały miejsce zupełnie niedawno. Występy chóru, obrazy plastyków amatorów. Te obrazy jutro zostaną przekazane gościom z Lubartowa. To także taniec, który w tej chwili prezentują najmłodsi. A teraz przenosimy się ponad 1000 kilometrów na zachód, do Holandii, do miejscowości Hilvarenbeek. Co panu mówi nazwa Wągrowiec? Oczywiście znam ją bardzo dobrze. To polskie miasto. Czy był pan tam? Tak, z przyjaciółmi kilka miesięcy temu. I jak się podobało? Było wspaniale. Byłam w Wągrowcu w kwietniu tego roku. Samo miasto bardzo mi się podobało. Jest po prostu śliczne. A jego mieszkańcy niezwykle gościnni. Jest kilka różnic między Hilvarenbeek a Wągrowcem. Nasze miasto jest mniejsze. W Wągrowcu widać uprzemysłowienie. U nas więcej rolników, więcej ludzi, którzy pracują poza miastem. A w Wągrowcu na każdym roku spotyka się pogodnych, przyjaznych ludzi. Myślę, że współpraca dla obu stron może być korzystna. Choćby planowana przez nas wymiana lekarzy z Wągrowca do Hilvarenbeek i, co dla nas szczególnie istotne i zrozumiałe, z Hilvarenbeek do Polski. To właśnie uliczki Hilvarenbeek w Holandii, miasta zaprzyjaźnionego z Wągrowcem. A to fragment Holandii u nas w Wągrowcu. Lalki w strojach holenderskich, w strojach narodowych, przywiezione specjalnie tutaj. Ta przyjaźń między miastami, przyjaźń między mieszkańcami doszła do tego, że po prostu delegacja z Hilvarenbeek przyjechała do Wągrowca. Koło lalek ich autorka, pani Ans van den Bosch van Dielen, a przed państwem w tej chwili Holender, który chyba najlepiej zna Polskę, Jacques Mickers. Czy będziemy rozmawiać po polsku? Nie rozumiem.
Jeszcze nie rozumie, ale uczy się polskiego. Ale możemy sprawdzić, czy polski zna już na tyle dobrze. Uczy się kilka razy w tygodniu. Ja proponuję, żebyśmy jednak po angielsku spróbowali. Proszę. Let's try in English. Can you say some words about Hilvarenbeek? Czy mógłbyś nam powiedzieć coś o Hilvarenbeek? Yes, Hilvarenbeek is a place and it's in the south of Holland and it has 10,000 inhabitants. Ma około 10,000 mieszkańców. Tilburg, that's a very big city in the south of Holland. 10 kilometrów od Tilburga na południu Holandii. Jutro mamy specjalny turniej. Do you have such programs in Holland TV? Jutro między Lubartowem i Wągrowcem. Czy macie takie w telewizji? Tak, mamy. Podobny, tylko bierze udział 6 miast i jedno wygrywa. I know that you brought something for Lubartów. Wiem, że przywiozłeś coś dla Lubartowa. Because we love all the people in Holland and we want to give from the gmina. Mamy specjalny prezent. Przedstawiciel Lubartowa, pan Roman Radko. Piękny obraz. Na tym obrazie obraz. Widać. Spróbujemy państwu pokazać ten obraz. Jest to fragment Hilvarenbeek, fragment centrum miasta. Pojedzie stąd z Wągrowca do Lubartowa, do miasta, które jutro zmierzy się z Wągrowcem. I jeszcze na chwilę Hilvarenbeek. Miasto, które z Polską ma bardzo silne związki. Proszę państwa, tak bardzo ukochali mieszkańcy Hilvarenbeek Polskę, Wągrowiec, dzięki mieszkańcom Wągrowca, że hymn polski można usłyszeć u nich z wieży ratuszowej. Ale wracajmy do Wągrowca. Ten człowiek, który siedzi koło mnie, od 20 lat prowadzi warsztat ślusarski. Od niemal 20 lat zajmuje się kowalstwem artystycznym. Ma 4 dzieci, jest żonaty. Zajmuje się działalnością społeczną. No już od 15 lat, można powiedzieć, zajmuje się tą pracą społeczną. No. Co na to pana żona wypadałoby zapytać, bo panie nie są zwykle zadowolone z takich sytuacji. No nie są zadowolone, ponieważ dużo czasu poświęcić trzeba na wyjazdy różnego rodzaju i niejednokrotnie trzeba mieć garnitur przygotowany, który się wkłada na wyjazd na jedno czy drugie posiedzenie. Wracając z powrotem, wskakuje się w drugi. Proszę państwa, jest coś, co warto pokazać. Żona pana Bogdana Rakocego dostała specjalną odznakę przeznaczoną dla żon tych ludzi, którzy działają społecznie. Po prostu za wyrozumiałość. Myślę, że takich żon jest więcej w całym kraju. Marek Grabowski w tłumie dzieci. Marek Grabowski jest scenografem, który to piękne miasto, bardzo starannie odnowione, ubrał w jeszcze piękniejszy garnitur. Najmłodsi mieszkańcy Wągrowca. Marku, pozwól do nas. Co się stało, że zdradziłeś dorosłych na rzecz dzieci? Podobno zawarłeś układ z naczelnikiem miasta. Nie miałem wyjścia z sytuacji. Naczelnik jest bardzo rozsądnym człowiekiem i po prostu dał mi tylko słomę i wspaniałe, utalentowane dzieci, z których zrobiliśmy miliony zabawek. Znaczy, z którymi zrobiliście? Razem pracowaliśmy, tak. Mało tego chcę powiedzieć. Oglądałem wspaniałe zdjęcia z samolotu z Lubartowa, ale muszę powiedzieć, że Wągrowiec jest to drugie miejsce na Ziemi, które widać po prostu z kosmosu obok muru chińskiego. I stąd też mamy tego wspaniałego smoka, który dedykujemy jako przyjazny akt naszym przyjaciołom z Lubartowa. Proszę państwa, dzisiaj staraliśmy się przedstawić mieszkańców Wągrowca, a teraz zapraszamy państwa do obejrzenia samego miasta. Reszta jutro.
Położony nad jeziorem Durowskim u zbiegu Wełny i Nielby, otoczony lasami, jest Wągrowiec trzecim co do wielkości miastem województwa pilskiego. Piękno krajobrazu i żyzna ziemia już w 1319 roku sprawiły, że tereny te i miasto zakupili, a pod koniec XIV wieku osiedlili się tu Cystersi. Prawa miejskie z 1381 roku to świadectwo intensywnego rozwoju osady. Wągrowiec, którego nazwa pochodząc od słowa wągruć oznacza groblę, to siedziba kupców, rzemieślników i bakałarzy. Na terenie farnej parafii w 1541 roku urodził się ksiądz Jakub Wujek, późniejszy tłumacz Biblii z łaciny na język polski. Kościół farny z połowy XVI wieku pochodzi z czasów świetności miasta. Stąd w 1520 roku król Zygmunt Stary ruszał przeciw krzyżakom. To najcenniejszy zabytek Wągrowca. Ołtarz drewniany z przełomu XVI i XVII wieku. Dzieło nieznanych mistrzów cechowych z Wielkopolski. Sklepienie kaplicy z końca XVI wieku. Wieście dalszych lat historii Wągrowca to historia Wielkopolski. Niszczony przez Tatarów i Szwedów, trawiony pożarami i nawrotami zarazy, w latach zaboru pruskiego miał tylko 612 mieszkańców. Ale w 1872 roku powstaje gimnazjum, którego uczniem był Stanisław Przybyszewski. W 1919 roku Wągrowiec był siedzibą kwatery głównej dowództwa Frontu Północnego Powstania Wielkopolskiego. Urodziłem się w Wągrowcu. Zbieram wszystkie materiały dotyczące miasta, w szczególności książki, karty pocztowe, widokówki, poza tym inne litografie. W moich zbiorach najstarsza litografia to jest Wągrowiec z końca 1880 gdzieś roku. 23 stycznia 1945 roku wojska pierwszego frontu białoruskiego wyzwalają miasto. Dziś już nic tych czasów nie przypomina. W ciągu 42 lat do prawie 22 tysięcy wzrosła liczba mieszkańców. Rocznie rodzi się tu około 400 dzieci. Ich rodzice pracują w filii Cegielskiego, fabryce mebli, zrębie czy przedsiębiorstwie budownictwa rolniczego. Dla nich i dla przyszłych pokoleń zabytkowe centrum miasta dzięki staraniom architektów zachowa swój styl. Osiedle spółdzielczych domków jednorodzinnych czy bloki przy ulicy Libelta są po prostu ładne. Wągrowiec, wielokrotny mistrz i wicemistrz gospodarności, przyciąga turystów. Przez cały rok wypoczywają tu inwalidzi. Ich ośrodek o 140 miejscach powstał już 10 lat temu. Atrakcją jest bifurkacja, rzadkie w Europie zjawisko krzyżowania się rzek. Dom kultury, nowe kino, biblioteki, hala sportowa i dwa stadiony, możliwość dobrej pracy, to sprawia, że młodzi z Wągrowca nie uciekają. Spotkaliście Państwo na spacerze rodziny Andrzejaków. Jakkolwiek przywieziony zostałem w Pieluszce, to jestem z tym miastem po dzień dzisiejszy nierozerwalnie związany. Moja małżonka jest rodowitą wągrowieczanką i jej rodzice, i jeszcze wcześniejsi dziadkowie z tym miastem są również związani. Mój syn, Roman i nieobecna delegacji Piotr są również rodzeni w Wągrowcu i z tym miastem związani, jakkolwiek aktualnie syn Roman pracuje poza Wągrowcem. Synowa Małgosia jest z Wągrowcem związana poprzez dziadków, jak i druga synowa jest z miastem naszym również jak najbardziej związana. Kochamy wszyscy to nasze miasto, bardzo je lubimy i wszystkich do niego, których tylko wolno mi, jak najchętniej zapraszam. Proszę Państwa, w Wągrowcu, jak Państwo widzieli, posiłki z zagranicy, choć oczywiście w jutrzejszym turnieju spotkają się tylko dwa miasta, Lubartów i Wągrowiec. Miasto holenderskie Wilwarewek w turnieju udziału nie weźmie, nie skorzystamy z doświadczeń telewizji holenderskiej. Przyczyn jest wiele. Jedną z ważnych jest chyba to, że gdyby więcej miast startowało w turniejowych potyczkach, to turniej wcześniej by się skończył, czym nie jesteśmy zainteresowani. Natomiast, żeby sprawiedliwości stało się zadość, wsparcie z zagranicy ma także Lubartów, choć być może nawet o tym nie wie.
Proszę Państwa, oto kilka dni temu dotarł do nas list z Berlina, podpisany przez kilka rodzin z NRD, które spędzały wakacje w okolicach Lubartowa. Proszą nas o uwzględnienie ich głosów, które oddają na Lubartów. Oczywiście głosów tych, tak jak wsparcia Holendrów, uwzględniać w turnieju jutro nie możemy, ale to sympatyczne, że turniej miast zatacza coraz szersze kręgi i staje się turniejem międzynarodowym. Proszę Państwa, jutro o godzinie 11:30 rozpoczną się turniejowe zmagania. Serdecznie Państwa na spotkanie z obydwu miastami zapraszam. Do zobaczenia jutro w programie drugim o godzinie 11:30. Dzień dobry, witamy Państwa. Kolejny turniej miast rozpoczęty. Lubartów w województwie lubelskim, Wągrowiec w województwie pilskim stanęły dzisiaj w szranki. Proszę Państwa, zasady turnieju takie jak zawsze, jego założenia również. Chodzi o prezentację dorobku społeczno-gospodarczego, kulturalnego obu miast, ciekawych, wyróżniających się środowisk, ale także o zabawę i o wzajemne kontakty, zacieśnianie współpracy, jeśli to jest możliwe, między miastami, które w turnieju występują. Do zdobycia w turnieju 6 dużych punktów. Będziemy je umieszczali na tej tablicy. Załączne zwycięstwo w potyczkach rodzinnych za inicjatywy społeczno-gospodarcze, które oceniane będą przez jurorów we wszystkich ośrodkach telewizyjnych na terenie kraju. Za zbiórkę pieniędzy na lokalne cele społeczne, która to zbiórka trwa w obu miastach od godziny 9 rano. Za zwycięstwo w turnieju zawodowym, w turnieju kulturalnym i jeden punkt, który Państwo będą przyznawali sami za pośrednictwem telefonów numer 20-02-21. Te telefony uruchomimy dopiero pod koniec obecnej rundy. Proszę Państwa, nad prawidłowością przebiegu turnieju czuwać będzie jury obradujące dziś pod przewodnictwem redaktora Zbigniewa Napierały. W jury w pierwszej rundzie zasiada oprócz tego redaktor Ewa Michalska i pan dyrektor Józef Skweres z Urzędu Rady Ministrów. W studiu są także rzecznicy obu miast, których zadaniem jest raz czuwanie nad prawidłowością przebiegu turnieju, dwa udzielanie dodatkowych wyjaśnień, informacji, jeśli będzie to konieczne. Rzecznikami Wągrowca są pani Mirosława Nowak z Urzędu Miejskiego w Wągrowcu i pan Edward Andrzejak, zastępca przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile. Rzecznikami Lubartowa Stanisław Będkowski, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie i pan Mieczysław Czerski z Urzędu Miejskiego w Lubartowie. Proszę Państwa, aby na tej tablicy wszystko było czytelne, jeśli chodzi o punktowanie, tak jak w każdym turnieju, pomagać mi będzie pani Julita Wolska. Rozpoczynamy w tej rundzie, każdą z potyczek rozpoczyna Lubartów. Halo Lubartów. Dziękuję.
Dzień dobry. W imieniu mieszkańców Lubartowa wita Państwa Andrzej Kwiatkowski. Kłaniam się Państwu pięknie z balkonu Pałacu Sanguszków. Pałacu, który pamięta 200 lat Lubartowa. Lubartów pozdrawia Wągrowiec i naszych Wągrowców. Proszę do pałacu. Tymi pięknymi futrami i kurtkami z lysów chcą pochwalić się zakłady przemysłu odzieżowego Gracja. Projektanci, krawcy i kuśnierze z Gracji opracowali własną metodę rozszywania lysich skór paskami obcej skóry. Pozwala to na ładniejsze modelowanie i oszczędne szycie. Gracja szyje także ubrania ze skóry. No bo jakże nie szyć, skoro na miejscu w Lubartowie jest najnowsza, największa w kraju garbarnia produkująca skóry dla kraju i na eksport. 45% produkowanych skór przeznacza się na produkcję eksportowego obuwia. Te piękne męskie i dziecięce buty ze skór lubartowskich produkują zakłady obuwia w Łukowie. Zapytają Państwo, dlaczego nie ma tych butów na rynku? Odpowiem. Nie interesują się nimi nasi handlowcy. Lubartowskie szkło i kryształy. Proszę popatrzeć na tę wystawę. 5 fabrycznych sklepów w Lubartowie, Chełmie, Puławach, Kocku i Dubecznie nie narzeka na brak klientów. Lubimy ładne szkło, lubią je też za granicą. $1 000 000 i 600 tysięcy rubli zarobi huta w tym roku. No i na koniec Unitra. Chcę pochwalić się Państwu nie tylko radiomagnetofonami Kondor produkowanymi wspólnie z czechosłowacką Teslą i rumuńskim Technotonem, ale także produkcją urządzeń kasetowych stanowiących pamięć mikrokomputerów. Przyszłość upatrują w optoelektronice, czyli w światłowodach. To tyle informacji na początek. I jeszcze jedno. Zbieramy pieniądze na budowę szkoły podstawowej numer 4. Stan konta w tej chwili 9 243 152 zł. Dziękujemy, oddajemy głos do Wągrowca. Dzień dobry Państwu, Wągrowiec pozdrawia telewidzów całej Polski. Osobne pozdrowienia dla Lubartowa. Korzystając z uprzejmości miejscowego PGR-u, zwiedziliśmy to pięknie odnowione, pięknie pomalowane i wspaniale zadbane miasto właśnie przy pomocy takich wspaniałych i pięknych bryczek. Pogoda u nas... No,
może być. 20 minut temu zaczęło świecić słońce, już żeśmy je powitali. Deszcz ostatni padał wczoraj. Jak będzie w ciągu całego dnia, trudno w tej chwili powiedzieć. Proszę Państwa, nie chcemy, aby Państwo byli za nami w tym turnieju. My chcemy, żeby Państwo po prostu byli z nami, z Wągrowcem. I w zamian za to serdecznie Państwa zapewniamy, że z nami tutaj będzie na pewno sympatycznie i wesoło. Również w Wągrowcu odbywa się zbiórka pieniędzy na społeczny cel. W Wągrowcu będzie to przedszkole. W tej chwili na koncie zgromadzono już 7 544 800 zł. Tyle z Wągrowca. Głos oddajemy Warszawie. Proszę Państwa, zaprezentowały się oba miasta. Pora rozpocząć turniej. Mamy pierwsze informacje o wynikach zbiórki. W Lubartowie 9 243 152 zł. W Wągrowcu 7 544 800 zł. Ale to oczywiście początek i to się będzie zmieniało, jak wiemy z doświadczenia, jak w kalejdoskopie. Jeszcze krótka informacja, o co oba miasta walczą. Otóż walczą o nagrody ministra budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz o puchar przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji. Kto pierwszą nagrodę i puchar zdobędzie, będziemy wiedzieli dopiero w czasie piątej rundy. A teraz pora na potyczki rodzinne na antenie Lubartów. Tu Lubartów, przed Państwem pierwsza konkurencja potyczek rodzinnych. Pozwolą Państwo, że przedstawię najpierw rodziny rezerwowe, które przygotowywały się do tego turnieju, a które dziś będą odpoczywały. Najpierw zacznijmy od gości. Państwo Bogdan, Marianna, Artur, Dawid, Ziomkowscy. U gospodarzy Janusz, Krystyna, Konrad i Paweł Kosiorowie. Państwu serdecznie dziękujemy. Na placu pozostają dwie rodziny z Wągrowca, państwo Zygmunt, Barbara, Rafał i Marcin Komasowie. Natomiast z Lubartowa pan Andrzej, Grażyna, Przemysław i Bartosz Stawscy. Nad prawidłowością przebiegu czuwają rzecznicy. Z Lubartowa pan Jan Obrzut i z Wągrowca pan Ryszard Kalbarczyk. Proszę Państwa, bardzo proszę na miejsca drużyny.
Ja chcę Państwu powiedzieć, że drużyny mają do dyspozycji po 20 lotek. Zaraz ja usunę tylko kabel. Uwaga, drodzy Państwo. Po minucie i zmiana stron. Start! Zagrzewa do walki Kapela Ludowa Szyszkowiac. Sytuację mamy w tej chwili 2, 4, 6, 7, 8. Lotek leży po stronie Wągrowca. Mniej chyba jest po stronie Lubartowa. Jest zasada taka, że jeśli lotka wypadnie poza boisko, można ją użyć jeszcze raz. 27 sekund już mamy gry za sobą. 27 gry obronnej z jednej i z drugiej strony. I wydaje mi się, no właśnie, nie umiem Państwu powiedzieć, jak to jest właściwie. Kto tu prowadzi? Tyle tych kometek leży, lotek leży na boisku. Tutaj u Państwa z Wągrowca, w tych jasnych strojach, sytuacja jest taka, iż najmłodszy podaje. Proszę, żebyś grał troszkę. Graj troszkę, wszyscy muszą sobie wzajemnie pomagać i wszyscy wzajemnie przeszkadzać. Jeszcze tylko 3 minuty, drodzy Państwo. 3 minuty, jak jest z lotkami? Jeszcze jedną widzę po stronie. Start, koń, przepraszam, nie start, tylko zakończenie pierwszej części. Panowie rzecznicy, proszę tą lotkę odrzucić i tamtą też. Tak? Panowie rzecznicy, proszę szybciusieńko zebrać lotki, a zawodników proszę o zmianę stron. Prosimy o zamianę stron, dobrze? Proszę lotki do koszyka. Lotki do koszyków. Koledzy będą uprzejmi zmienić tablicę, tak żebyśmy wiedzieli, kto jest po której stronie. Tak? Proszę bardzo, panowie rzecznicy zamieniają się teraz stronami. Koszyczki tak, żebyśmy widzieli. Proszę, tak? Jeśli wszystko jest gotowe, szybciusieńko, drodzy Państwo. Proszę wysypać po prostu. Już? Gotowe? Gotowe? Proszę bardzo. Druga runda. Start! Zmiana stron. I teraz sytuacja. Trzy lotki po jednej stronie już w polu. Trzy po drugiej. Cztery, pięć. Och, jakby teraz szybciej troszeczkę atakuje Wągrowiec, więcej tych lotek po stronie Lubartowa. Minęło 21 sekund. 21 sekund gry obronnej. Tata się Lubartowiec zagapił. Piękne ścięcie. Szybciusieńko zbieramy lotki. Jeszcze są za boiskiem. Jeszcze są za boiskiem. Już 40 sekund gry mamy za sobą. 40 sekund gry. Więcej chyba jest tych lotek po stronie Lubartowa. Ale proszę Państwa, za chwilę wszystko policzymy, bo jeszcze tylko 10 sekund tej walki. 10 sekund szybko, Marcin. Zbieraj szybciutko. Jeszcze tylko 3 sekundy. 2, 1, koniec. Koniec. Odrzucamy tę jedną lotkę. Tak? I proszę bardzo szybciutko. Panowie będą uprzejmi. Do koszyczka. Do koszyczka. I liczymy. I liczymy. Ciekawe, ile tego jest. W sumie, jak Państwo pamiętają, każda drużyna po 20, w dwóch partiach 40 lotek. Panowie będą uprzejmi, dobrze? Może odsłonimy, żeby to było widać. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 43, tak? 43, a u Państwa? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26, 7, 8, 9, 10, 30. Tak więc mały punkt dla Wągrowca i głos do Wągrowca. Proszę Państwa, rodzina z Lubartowa, Państwo Skarżyńscy, Ryszard, Jadwiga, Edyta i Hubert i rodzina z Wągrowca, Państwo Smykowscy, Andrzej, Teresa, Robert i Magda. I za chwilę pierwsza konkurencja, która będzie polegała na nakrywaniu do stołu. Ja mam do Pana takie pytanie jako do głowy rodziny. O której u Państwa są obiady? W niedzielę o 13, w normalne dni 15.30.
Znaczy, ponieważ dzisiaj niedziela, to z takim lekkim, godzinnym wyprzedzeniem cały trening. Co najbardziej żona lubi jeść? Kawy i klubowe. To jest dosyć monotonny posiłek. Czy państwa ustawienie tutaj wynika z hierarchii rodzinnej, czy też po prostu ze wzrostu? Ze wzrostu. Wyłącznie. Pytanie wobec tego do rodziny. Z Lubartowa, kto gotuje? Małżonka razem ze mną. Proszę powiedzieć, jaka jest prawda, bo ja nie wierzę. O, mąż chyba wstydzi się przyznać, ale to on jest głową domu, on zazwyczaj. I bardzo dobre obiady gotuje. A wobec tego pańska specjalność kulinarna? Naleśniki z pieczarkami, z jajkami i z pasztetówką. O przepis poprosimy później, a teraz czas rozpoczynać konkurencję. Tak, gdyby mikrofony były czulsze, to by pan usłyszał, jak mi kiszki marsza grają. Wszystko gotowe? Zatem uwaga, start! Proszę państwa, na marginesie warto poinformować, że obaj panowie związani są ze sportem. Pan Smykowski z Wągrowca jest trenerem drużyny piłki ręcznej. Tak, jest tutaj klub sportowy i pan Smykowski tam pracuje. Natomiast pan Ryszard Skarżyński z Lubartowa pracuje w klubie sportowym Lewart. Proszę państwa, różne techniki, różne technologie nakrywania stołu na 10 osób. Wszystko oczywiście zostało przygotowane stosownie wcześniej. Rodzina z Wągrowca ma jakieś problemy z rozłożeniem stołu, ale chyba wszystko ale się udało. Stół jest złożony, serweta. No i teraz kto pierwszy? Rodzina z Lubartowa już rozkłada talerze. Rodzina. Jeden talerz poszedł. Tak, goście zapowiedzieli się na ostatnią chwilę i wszystko musi być przygotowane błyskawicznie. Technologia opanowana wspaniale. Mama z córką, rodzina z Wągrowca uzupełniają się znakomicie. No tata również jest pożyteczny, a i syn starszy takoż. To będzie bardzo wykwintnie zastawiony stół, jak państwo widzą, ze świecami, z kwiatami. Ale potem przyjrzymy się bliżej temu, jak ułożone są i po których stronach łyżki, widelce, noże, łyżeczki. Szybciutko, szybciutko. I Lubartów. Proszę państwa, Lubartów. Czy mąż zawsze tak ustawia te sztućce na stole? A małżonek? Tak, zawsze jakieś imprezy to mąż w tym nim pomaga. Ale chyba nie w ten sposób, tak jak to widzimy. No, czasami lepiej. W tej konkurencji nie liczyło się, jak liczyło się, żeby szybko. I to wszystko z Wągrowca. Tylko jeszcze jedna rzecz, Staszku, jeśli można prosić was na antenę ponownie. Halo, Wągrowiec. Prosimy. Kto zwyciężył? Zwyciężył Lubartów, bo był szybszy. Dobra, mały punkt dla Lubartowa, czyli w tej chwili w małych punktach 1-1. Proszę państwa, i kolejne konkurencje ponownie na antenie Lubartów. Mama z Lubartowa zawiązuje oczy tacie i synowi z Wągrowca. Analogiczna proszę przesunąć dziecko i ja panów do tej kniei na grzyby wyprowadzę. Uwaga panowie. I proszę. Ciszej proszę państwa, proszę o ciszę. Proszę o ciszę. No widzicie państwo, na czym to polega. Mama i mama z drugiej strony podpowiadają, gdzie są grzyby. Tata z Wągrowca ma metodę zbierania na kolanach. Są wśród tych grzybów także muchomory. Muchomory odrzucimy.
Już minuta tej konkurencji za nami, a będzie ich jeszcze tylko dwie. Proszę Państwa, proszę o ciszę. Proszę o ciszę. Proszę Państwa, proszę o ciszę, albowiem teraz kibice nie pomagają, lecz przeszkadzają. Do tyłu cofnij się teraz, do tyłu. Teraz rączką, mocno rączką. Jest. Druga minuta konkurencji się zbliża. 15 minut, 15 sekund już tego grzybobrania. Jak to jest? Nie mogę zajrzeć, proszę Państwa, do tych koszyków, bo chętnie bym powiedział, jak wygląda w tej chwili sytuacja. No, zdaje się, że dwóch tatusiów się zderzy na tym grzybobraniu, tylko jeszcze chwila. No, zdaje się, że tata z Wągrowca teraz na Muchomora się nadzieje. Jest. Och, dwóch tatuś wyrwał dziecku grzyba. Sytuacja bardzo zabawna. Jest. Ja obserwując to grzybobranie zapomniałem o czasie. Dwie minuty minęły. Jeszcze tylko minuta. Jeszcze tylko minuta. Widzę, że tata ma pełen kosz grzybów. Drugi tata jakby trochę mniej. Proszę panów, jeszcze tylko 50 sekund. Jest grzyb. Jest. Tatuś z Wągrowca blisko grzyba. Ma. Proszę państwa, proszę o ciszę, bo to przeszkadza, a nie pomaga. Jeszcze tylko 30 sekund. Marcinek biedny stoi nad Muchomorem. No w tej kniei się zagubił. Proszę państwa, proszę o ciszę. Jeszcze tylko 40 sekund. Jeszcze 15 sekund. 15 sekund. Jest grzyb pod nogą. 8 sekund. 8 sekund grzybobrania. Uwaga! Koniec grzybobrania ogłaszamy. Koniec grzybobrania. Proszę zdjąć opaski z oczu. Proszę zdjąć, proszę panów. I proszę szybciutko, panowie rzecznicy z koszykami. Proszę tutaj. Proszę bardzo tutaj może, dobrze? Proszę, nie zasłaniajmy. Liczymy grzyby Lubartowa. 5. Może państwo będą też liczyli od razu, dobrze? I śledzili. Bardzo proszę, niech pan dojdzie, bo liczymy również i państwa grzyby, dobrze? 18. Proszę patrzeć, żeby to liczanie się nam nie przedłużało bardzo. 29 i Muchomor 1, tak? Więc go odrzucamy. Odsłoń proszę, dobrze? To zobaczymy. Nie martw się, jak jest noga, będzie i kapelusz. 40, 41, 42, 43 grzyby zebrała rodzina z Lubartowa. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23, 24, 5, 6, 7, 28, proszę Państwa, a więc punkt dla rodziny z Lubartowa i głos do Wągrowca. Proszę Państwa, zobaczą Państwo być może, że każde zwierzę da się wytresować. Tutaj na rynku w Wągrowcu za moment dwie najinteligentniejsze kury. Jedna z tych kur przez pewien czas była w posiadaniu rodziny z Wągrowca, druga rodziny z Lubartowa. Czy państwo w domu wcześniej mieli już jakieś zwierzę? Nie, nie mieliśmy. Czyli żadnych doświadczeń. Jakżeście się zaprzyjaźniali z tym zwierzęciem? To, żeśmy byli na tygodniowym wyjeździe w cyrku z tą kurą. Czy rozumiem, wspólne oglądanie telewizji, posiłki i tak dalej. Zobaczymy, jakie będą efekty. Proszę Państwa, jedna bardzo ważna uwaga, ponieważ stosowano tutaj różne tajne techniki, albowiem rodziny nie informowały się nawzajem, jak podchodzą do skomplikowanych spraw związanych z tresurą. Proszę o jedno, o ciszę w momencie, kiedy rozpoczniemy tę konkurencję. I na zakończenie, jakie jest Twoje ulubione zwierzę? Pewnie lew. Koń. A tym razem będzie zabawa z kurą. Jesteśmy gotowi? Rodziny prosimy na miejsca. Wszystkich tutaj prosimy o ciszę. No, kluczami. Kluczami do klatki, panie usiłuje. Zbawić zwierzę. Zatem, Staszku, trzy, cztery.
No, już. Kura lubartowska to olbrzymie przyspieszenie. Zupełnie jak kura turbo diesel. A ta do ciebie idzie. Kura w ogóle. Nie, też tam. Musi tam dobrze karmią. Mały punkt dla Lubartowa i głos do Warszawy. Dziękujemy bardzo, proszę Państwa, zwyciężyła kura z Lubartowa. 3-1 w małych punktach dla Lubartowa w tej chwili, ale to oczywiście nie koniec jeszcze potyczek rodzinnych. Jeszcze mamy do rozegrania kilka konkurencji. Ponownie na antenie Lubartów. Prosimy bardzo. Jeszcze kilka konkurencji, a ta najbliższa to montaż drzwi. Rodziny gotowe. Uwaga, start! Proszę Państwa, te drzwi za chwileczkę muszą stanąć w tych ścianach. W drzwiach są zawiasy, a w futrynach ich nie ma. Dwie techniki, jak Państwo widzą. Tata z Lubartowa zaczyna to robić na oko. Rodzina z Wągrowca przymierza dokładnie. Rzecznicy pilnie śledzą. Już górny zawias w Lubartowie siedzi. O, ja widzę, że mama się wzięła za przekręcanie też. I ta sama sytuacja jest w Wągrowcu. Górny zawias już jest prawie dopasowany. Tata jeszcze znaczy, bo tam muszą wejść jeszcze gwoździe. Trzeba tak umocować te drzwi, żeby można było je zamknąć. No, napięcie rośnie. Szyszkowiacy grają. Zamkną się, czy też się nie zamkną. Pamiętajmy, proszę panów, że gwoździe dzisiaj dobijamy do końca. No troszeczkę wolniej idzie dzisiaj to osadzanie drzwi w Wągrowcu. Powiem państwu, że kiedy próbowaliśmy, Wągrowiec w tych konkurencjach wygrywał. Rzecznicy pilnie śledzą. Jeszcze zdaje się tylko jeden gwóźdź zostanie dobity w Lubartowie i drzwi się zamkną. Jak to wygląda? A dół jeszcze nie jest dobity. Ach, skrzywił się gwóźdź. Skrzywił się gwóźdź, wymieniamy. Wszystkie gwoździe się krzywią. To znaczy, że nasz przemysł metalowy bardzo dobrze pracuje nad gwoździami. No, teraz zakładamy. Tempo, tempo. Co też tam się dzieje w tym moim Lubartowie? Gwoździe się pokrzywiły. Drzwi zamknięte. I jak Państwo widzą, Wągrowiec. Punkt dla Wągrowca i głos do Wągrowca. I radość Wągrowcu, co oczywiste. Proszę Państwa, teraz będzie o szlachetnym zbieraniu szlachetnej skądinąd makulatury. Obydwie rodziny. Prosimy na miejsca. Będą przewoziły owe paczki. Paczki czasu na to, ile jest, tyle jest, równo 2 minuty. Wszystko widzę, że gotowe. Tatusiowie będą robili...